Mogę, że powiem brzydko, ale na pewno w tym zawodzie trzeba mieć mocną głowę i, brzydko powiem, twardą b***ę. Bo ja już zostałem dwa razy w tym sezonie po tych czterech liderach, że tak powiem. Spokojnie, chłopie, okej? Okay? Spokojnie, nikt cię nie zmieni, będziesz grał do końca. Dawaj. Bałbym się tego, że naprawdę jakbym się nie sprawdził, czy coś było nie ze mną nie tak, jakby naprawdę nie miał wyników. A ja czy jeden, czy drugi klub, który prowadziłem, wyniki były, bo i w Zabrzu, i w Szczecin zaczął grać coraz lepiej. Przegrywam mecz, też jestem zwolniony, też mam dość tego. Może nie jestem zły, ale jestem jakiś zniesmaczony. Układam sobie w głowie, co można było zrobić inaczej, co można było lepiej, jak można było się inaczej zachować, podejść do tego wszystkiego. Ale później wstaje nowy dzień, nowe jakieś tam wizje. Powiem szczerze, że byłem właśnie bardzo zaskoczony, że akurat to było w tym momencie, gdzie i wygrywaliśmy mecze i wydawało mi się, że jest wszystko w porządku. Nagle jest takie, jakby ktoś podszedł po prostu kijem baseballowym i ci po kolanach przejechał, że tak brzydko powiem, podciął ci nogi i skrzydła i nie wiedziałem naprawdę, przez pierwszy tydzień ja nie wiedziałem, o co chodzi. Szczecin już jakby, można powiedzieć, troszkę zgapił, czy troszkę tak zmałpował wiadomość, która została przekazana do mediów od Górnika Zabrze. A no wiadomo, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? To jest przede wszystkim to, co kocham, to, co robiłem całe życie, jeśli chodzi o sport, o piłkę ręczną. I wiem naprawdę, że mogę się w tym sprawdzić. I gdzieś to frycowe też musiałem zapłacić, aczkolwiek no, do dzisiaj się nie zgadzam z tym, ale jak mówię, każdy pracodawca ma swoje prawo. Czy to jest powrót na boisko, to jest za dużo powiedziane, bo ja na pewno nie byłem zadowolony ze swojej gry. Gdzieś tam wchodziłem, ponieważ jak objąłem zespół ze Szczecina, to mieli bardzo duże problemy kadrowe. Bardzo dużo zawodników było kontuzjowanych. Jeden sam Mateusz Zaręba, tylko na prawej półce. Chciałem go trochę odciążyć. Bardziej chciałem wchodzić na boisko tylko, żeby mu dać odpocząć, ale jak mówię, czy pomagałem zespołowi, no to nie bardzo bym chyba był za tym, że tak było. Zabiją nas, jak będziemy tak grali! Spokojnie mamy grać, Zarek, biegniesz 2-1. Po co się wpychasz do środka? Za każdym razem do środka. Wiadomo, że mam twardy charakter, że potrafię krzyknąć, że potrafię opieprzyć za przeproszeniem zawodnika, ale też wszyscy wiedzą, że Jurasik przede wszystkim to, co myśli, to też mówi. Trzeba jakby indywidualizować podejście do każdego zawodnika. Jak ja już poznałem tak zawodników i wiedziałem, na którego mogę krzyknąć, a na którego muszę pogłaskać po nieudanej akcji, to zaczęło się to wszystko zazębiać i to całkiem fajnie wychodziło. Rozstałem się z zespołem ze Szczecina, wróciłem do Kielc. Minęło parę dni i dostałem telefon tutaj od mojego kolegi Tomka Radowieckiego, z którym chodziłem na kurs trenerski. Fajnie właśnie, że tutaj i zarząd, i Tomek do mnie zadzwonili, bo to jest dla mnie następne doświadczenie, następny jakiś etap w tym zawodzie. Stop! Chłopaki, ja wam nie mówiłem, że macie iść tutaj i podać. Bo wiem już tam trochę pół żartem, pół serio, że tam skąd odchodziłem, to niby moja wizja była inna niż klubu. Dobrze, może przy tym pozostańmy. Ja mam nadzieję, że pierwszy krok, który zrobimy, to jest utrzymanie się tutaj w pierwszej lidze. To dla mnie jest wyzwanie dodatkowe, bo nie prowadziłem zespołu jeszcze, któremu gdzieś tam grozi spadek z ligi.